podstawówce była ona bardzo profesjonalnie zrobiona. A czy nie stresowała Was taka niewiedza, jaką rolę będziecie pełnić podczas debaty wcześniej? Myślę, że większość z nas należało być jednak za. I no na pewno to było trochę stresujące. Debata o tym, czy pieniądz wirtualny, pieniądz elektroniczny ma przyszłość, bardzo dobrze pokazała, że z jednej strony są bardzo duże zalety wprowadzania pieniądza elektronicznego i cyfryzacji całego systemu bankowego, ale z drugiej strony uświadomiła nas również, jakie zagrożenia niesie za sobą pieniądz elektroniczny i pokazała również to, że niezależnie od tego, czy będziemy w przyszłości mówili o pieniądzu elektronicznym, czy o pieniądzu fizycznym, banknotach, monetach i innych tego rodzaju wytworach, to jednak ważne jest to, żeby zawsze pieniądz miał swoją wartość, aby miał przełożenie do tego, co on ze sobą tak naprawdę kryje. Dlatego banki narodowe na potęgę kupują złoto, bo okazuje się, że złoto jest tym kruszcem, który od lat pokazuje de facto prawdziwą wartość pieniądza. Dlatego młodzież ze szkoły salezjańskiej w Łodzi doskonale poradziła sobie w przyjętych rolach, zarówno zwolennicy pieniądza elektronicznego, jak i przeciwnicy. Pokazali konkretne argumenty, ale finalnie doszliśmy do przekonania, że jednak tą przyszłością jest pieniądz elektroniczny. Uważam, że debata była bardzo dobra. Dużo merytorycznych wypowiedzi, zaangażowanie młodzieży, tak, trudny temat. Wydaje mi się, że wybrzmiała teza o osobistej odpowiedzialności za to, jak się finanse układają, niezależnie od tego, czy będą one tradycyjne, czy nowoczesne. I mam nadzieję, że z tym pójdą po prostu, że są kowalami swojego losu również w kwestii finansowej. Projekt wykazuje, że taka forma pracy inna niż w postaci zwykłych lekcji 45-minutowych. Tylko lekcje przygotowane przez uczniów, debata. Bardzo uczniów interesują, bardzo angażują. Dzisiejsza debata pokazała, że uczniowie są bardzo ciekawi tematów ekonomicznych. Naprawdę szóstoklasiści słuchali, wymieniali się komentarzami. Ja nagrywając chciałam kogoś ucieszyć, a tymczasem okazało się, że on mówił na temat tej debaty. Bardzo, bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję w ten sposób pracować nad tym i oby takich projektów jak najwięcej. By uczniowie z klas starszych przekazali nam informacje, których się dowiedzieli, były argumenty za i przeciw, byli eksperci, którzy wypowiedzieli się o tym dokładniej. Poznałem dzięki temu bardzo dużo rzeczy, których nie wiedziałem. Dzięki tej debacie dowiedziałem się, jakie znaczenie ma pieniądz fizyczny oraz elektroniczny w społeczeństwie. Dowiedziałem się o jego pozytywach oraz negatywach oraz eksperci wytłumaczyli nam, jak dobrze można go wykorzystać. Właśnie bardzo mnie zastanawia, czy pieniądz jakby elektroniczny, czy właśnie będą waluty, banknoty i czy to tak zostanie, że będą jednocześnie i to, czy może któraś z tych jakby form płacenia zostanie jedna. Również bardzo mi się podoba, że byli zaproszeni i goście, i też wypowiadali się uczniowie, więc można było zobaczyć też formy, różne perspektywy patrzenia na tą sytuację. Uczestnicy tej debaty otwarcie wypowiedzieli swoją tezę i w jak najlepszy sposób próbowali ją udowodnić. Uważam, że najlepszą formą właśnie takiej dyskusji jest właśnie debata. Bardzo podobało mi się, jak to było przeprowadzone, że byli też goście, ale też byliśmy my sami czynnym udziałem. Uważam, że debata na temat elektronicznego pieniądza to bardzo dobry pomysł. Osobiście uważam, że pieniądz elektroniczny to faktycznie przyszłość. Jednak rozmówcy, którzy mówili o wartości pieniądza papierowego, też mieli bardzo ciekawe argumenty. Podobało mi się ogólnie takie lekcje, na pewno bym przyszła jeszcze raz na inny jakiś temat.